y równa się 2 przez n minus 1x plus n minus 2 oraz y równa się mx plus 1 przez m plus 1 są prostopadłe, gdy. W naszym zadaniu proste mamy przedstawione w postaci kierunkowej. Zatem powinniśmy na wstępie przypomnieć sobie, jakie były wzory warunku prostopadłości dla postaci kierunkowej prostych. Ten wzór przedstawia się następująco, a 1 równa się minus 1 przez a2. Pytanie, czym są tutaj współczynniki a1 i a2? To są oczywiście współczynniki kierunkowe prostej. No i dla przykładu zapisałem po prawej stronie taki przykład dwóch prostych, które są względem siebie prostymi prostopadłymi. Widzimy y równa się 3x plus 1 oraz y równa się minus 1 trzecia x minus 2. Nie interesują nas te liczby 1 raz 2 z minusem. Interesują nas te elementy, które stoją przed x-ami, ponieważ to są nasze właśnie rzeczone wcześniej współczynniki kierunkowe. No i pytanie, jak wygląda liczba w stosunku do trójki, która jest przeciwna i odwrotna, czyli takie 2 w jednym. Ta liczba to oczywiście minus 1 trzecia. No i właśnie o to nam chodzi. Jeżeli mamy taką sytuację, jak właśnie na tym czy w tym przykładzie, to jest właśnie gwarancja tego, że proste są w stosunku do siebie prostopadłe, bo one są, ich współczynniki są przeciwne i odwrotne. Wykorzystajmy to w naszym zadaniu. Na początku przepiszmy ich współczynniki. Współczynnik pierwszej prostej kierunkowe oczywiście to 2 przez n minus 1. Współczynnik drugiej prostej to oczywiście m. No i teraz, jeżeli wykorzystamy te informacje, które przedstawiłem wcześniej, to otrzymujemy zapis 2 przez m minus 1 równa się minus 1 przez m. Nie przepisałem współczynnika a2 równego m, tylko ten współczynnik odwróciłem i dodałem minus przed kreską ułamkową, zgodnie właśnie z tym wzorem, który zapisałem na samym początku. No i teraz widzimy, mamy tutaj do czynienia z proporcją. W przypadku proporcji oczywiście mnożymy to na krzyż, czyli 2 razy m to 2m, m minus 1 razy minus 1, tutaj uważamy na minusy, otrzymujemy minus m plus 1. No i ostatecznie mamy 3m równa się 1. Jeżeli obustronnie podzielimy to przez 3, mamy rozwiązanie naszego przykładu m równa się 1 trzecia. Czyli w miejsce naszego m powinniśmy wstawić 1 trzecią, aby były to proste, które będą tutaj prostymi prostopadłymi. Możemy jeszcze szybko sprawdzić, jeżeli podstawimy 1 trzecią do współczynnika kierunkowego w pierwszym równaniu, będziemy mieć 2 przez 1 trzecia minus 1, czyli minus 2 trzecie, 2 przez minus 2 trzecie, to będzie liczba minus 3, a jeżeli sobie wstawimy do drugiego równania w miejsce m 1 trzecią, no to otrzymamy 1 trzecią. No i oczywiście minus 3 oraz 1 trzecia to liczby, które są względem siebie przeciwne i odwrotne. A zatem mamy udowodnione, zadanie 20 jest rozwiązane, m równa się 1 trzecia pod punkt C.